Siemaneczko, z tej strony Deslot, a w dzisiejszym materiale pokażę wam wszystkie expcoiny. Więc jak co tydzień będę wam teraz wrzucał filmiki z aktualnymi miejscami, lokacjami i poradami, jak je zdobyć. Więc jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, abyś nie ominął żadnego filmu. A dla osób, które już mnie stale oglądają, pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę, która bardzo pomaga mi w zasięgach. A pierwszy zielony expcoin z tego tygodnia znajduje się zaraz niedaleko Skalistych Skarb. Pamiętajcie, że co czwartek o godzinie 17 na moim kanale wrzucam dla was filmiki z expcoinami. Dzięki za naprawdę miłe komentarze pod ostatnimi filmami. Motywują mnie one do osiągania więcej. A już niedługo 50 tysięcy subskrypcji i specjalny odcinek. A drugi zielony expcoin z tego tygodnia znajduje się zaraz na takich wysepkach koło koralowego kasztelu. Trzeci zielony expcoin ukrył się na Kocim, ale pod domkiem, więc musicie zejść do niego. Niedaleko tego trzeciego expcoina znajduje się zaraz czwarty, ostatni zielony expcoin z tygodnia 13. I jest on zaraz za gasnącymi gajami. A teraz czas na niebieskie expcoiny. Pierwszy z nich znajdziemy zaraz pod tamą w wodzie, więc uważajcie, żebyście nie spadli. Możecie sobie zabudować ten expcoin, żeby go spokojnie zebrać. Drugi niebieski expcoin znajduje się naprawdę daleko, bo na koralowych. Zaraz mamy takie dwa wodospady, jakbyśmy chcieli iść w kierunku Potnych. I to tam znajduje się kolejny expcoin. Trzeci niebieski expcoin znajduje się w rzece. Jest to rzeka niedaleko takiej stacji benzynowej, która jest koło statku Mandalorianina. Ciężko do końca to miejsce opisać, więc bardzo dokładnie pokazałem wam to miejsce na mapie. Niedaleko tego miejsca zaraz znajduje się pierwszy fioletowy expcoin. A oto i on! Pamiętajcie, że fioletowe expcoiny trzeba zabudować dobrze, aby nam nie uciekły po całej mapie. Dlatego też pierwszy fioletowy expcoin z tego tygodnia znajduje się zaraz koło sklepowej sadyby. Ostatni fioletowy expcoin z tego tygodnia znajduje się niedaleko kurzących kominów. Tylko pamiętajcie, aby je dobrze zabudować. A, i pamiętajcie o zabudowaniu. W tym tygodniu złoty expcoin jest totalnie ukryty i znajduje się na Koloseum, a dokładnie pod nim. Szukajcie tego przejścia w prawym dolnym rogu Koloseum. Musicie wejść przez taki tajny tunel i zaraz tam w wentylacji będzie ukryty ten złoty expcoin. No powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Ukryty złoty expcoin z tygodnia 13. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli szukasz zadań oraz expcoinów, to co tydzień będę wrzucał dla ciebie filmy. Więc zostaw proszę subika, aby było nas coraz więcej i docenić moją pracę. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Słuchajcie, widzimy się jutro na customikach i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!